Jedni w ogóle się nimi nie przejmują, inni liczą je obsesyjnie przez całe życie. Kalorie dostarczają nam sporo energii, ale ich zbyt duża liczba w posiłkach prowadzi do nadwagi i spędzają też sen z powiek tym dbającym o linię. Czy ich liczenie w ogóle ma sens? Na to pytanie postaramy się dziś odpowiedzieć z Anną Majchrowską, dietetyczką. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Aniu, no i tak jak powiedziałam, Twoim zdaniem, jako dietetyczki, czy to w ogóle ma sens, żeby te kalorie liczyć? Moja ulubiona odpowiedź to zależy. Jest to kwestia totalnie indywidualna. Też nie jestem do końca zwolennikiem liczenia stale kalorii, natomiast w niektórych przypadkach faktycznie one się przydają. Jeżeli jesteśmy na diecie albo na redukcji i robimy ją sobie sami, ale coś nie idzie, coś nie działa i faktycznie ta waga nam nie spada, no to w tym przypadku faktycznie zerknięcie, chociaż na jakiś czas, ile my spożywamy faktycznie kalorii, ma sens. Mhm. To w jakich sytuacjach jesteśmy na diecie, kiedy jeszcze? Kiedy nie możemy się na przykład powstrzymać od słodyczy? Dokładnie, kiedy wiemy, że podjadamy. No dieta to jest takie główne, gdzie my faktycznie zastanawiamy się, a może jem za dużo, a może jem za mało, coś jest nie tak, może z tą wagą. No to jest taka podstawa tutaj w tym liczeniu faktycznie kalorii. W innych przypadkach nie wiem, czy to do końca ma sens. No na pewno sportowcy, ale tacy sportowcy, gdzie faktycznie zależy im na przykład na redukcji przed zawodami, no bo muszą zredukować wagę, bo mają ważenie. No to tutaj to liczenie faktycznie jest znaczące i ma sens, ale umówmy się, że sportowcy zawodowi to też jest zupełnie inna kategoria, jeżeli chodzi o w ogóle zapotrzebowanie kaloryczne. Także ich tak odsuwamy troszeczkę na ten drugi bok. Mhm. A jeśli już nam bardzo zależy, bo potrzebujemy po prostu takiego bacika na siebie, żeby się trochę pilnować i chcemy na co dzień, nie tylko będąc na diecie, te kalorie liczyć, może nie tak obsesyjnie, ale przynajmniej, żeby wiedzieć mniej więcej, ile tego zjadamy, żeby te posiłki nie były przeszacowane, no to na co zwracamy uwagę, w jakie pułapki też nie wpaść, licząc te kalorie. Od razu jeszcze tylko dopowiem, że faktycznie my nie doszacowujemy kalorii, które my zjadamy. Mm-hmm. Czyli zjadamy ich zazwyczaj więcej, aniżeli myślimy. I teraz tutaj dobrze jest nawet na jakiś czas sobie policzyć, czy nawet w ciągu tygodnia przeliczam sobie, ile ja faktycznie jem, czy jem za dużo, czy jem za mało i wtedy już mniej więcej znam swoje porcje, jakie powinnam jeść na co dzień. Jakie są pułapki? Pułapek jest dużo. Raz, że podjadanie, nie wliczamy gdzieś tam tego, że podjedliśmy jednego cukierka. Tak, bo też nie pamiętamy często. Nie, nie pamiętamy, sięgamy po to, nie liczymy dla nas posiłki, na przykład to są te główne posiłki, a resztę jakby nie wliczamy w ogóle w to. Kawa z mlekiem, też jej nie liczymy jako posiłek, nie wliczamy jej do kaloryczności. A to mleko ma kalorie, jeżeli ktoś jeszcze doleje tam 3,2. No. Kawa z mlekiem samym, już bez dodatku cukru, ma około 100 kalorii. Czyli jak ktoś wypije takie kawy 3, no to mamy 300 kalorii. I teraz będąc na redukcji, albo chociaż jeżeli ktoś ma ochotę zredukować tą wagę, no to już ten deficyt robi nam się troszeczkę mniejszy. I ta waga na pewno I nie będzie spadała. I to jest odpowiedź na pytanie, jem tak mało, a nie chudnę, dlaczego? No właśnie, jem tak mało, a nie chudnę, dlaczego, o co chodzi? No może być tak, że nie jestem po prostu w deficycie. I tu się właśnie sprawdza to liczenie kalorii. Kolejną opcją jest oliwa z oliwek. Bardzo fajny produkt, jeden z lepszych, zdrowszych, ma nienasycone kwasy tłuszczowe, ale w łyżce oliwy jest prawie 100 kalorii. Czyli jak my sobie nie popatrzymy na to, ile my tej oliwy faktycznie wlewamy, tylko lejemy, tak, z butelki lejemy. Polewamy tę naszą zdrową sałatkę. To zamiast na przykład 100 kalorii, może nam się zrobić 500 kalorii z samej oliwy z oliwek po prostu. Mm-hmm. Także tutaj ważna taka kwestia. Mm-hmm. Aniu, są też różne aplikacje na telefon, które pomagają te kalorie liczyć. Powiedz, jak to działa i czy warto coś takiego sobie zainstalować? To faktycznie pomoże, czy będzie jeszcze bardziej absorbowało? Myślę, że pomoże. Jeżeli mamy troszeczkę czasu faktycznie, no to to się naprawdę sprawdza. Są różne opcje. Jest opcja prowadzenia dzienniczka żywieniowego, ale my wtedy i tak nie wiemy, ile dany produkt ma kalorii. My możemy sobie wszystko spisać, ale musielibyśmy sprawdzać po kolei i wyliczać samemu. Natomiast te aplikacje na telefon, one może są na początku uciążliwe, ale bardzo pomagają, bo zliczają nam wszystko i możemy już sobie wiedzieć, czy faktycznie zjedliśmy dużo za dużo, czy faktycznie za mało. Także warto to na jakiś czas, jeżeli chcemy sobie przez chwilę policzyć kalorie, warto je przemyśleć, rozważyć, żeby je włączyć. Wspomniałaś już o tej kawie z mlekiem, że to może być taka pułapka, ale wydaje mi się, że też jeszcze jedną ważną pułapką, o której jeszcze nie powiedziałyśmy, jest obróbka termiczna, czyli marchewka surowa, marchewka gotowana, marchewka pieczona i tak dalej, i tak dalej. Każda marchewka
pod inną postacią będzie miała zupełnie inną kalorykę i tak jest dokładnie z każdym produktem. Jak to liczyć, gdzie znaleźć informacje, no bo możemy sobie wpisać w Google, ile ma marchewka, ale no już znaleźć pieczona, gotowana to troszeczkę gorzej. Jest ciężko, no tutaj należy pamiętać, że faktycznie tu nawet też nie chodzi o dokładną kaloryczność, ale też o indeks ładunek glikemiczny danego produktu, czyli marchewka surowa będzie miała niższy. Oj, to wzięłam bardzo taki produkt jako przykład, którego bardzo się zmienia. Który bardzo się zmienia, no to już ta marchewka ugotowana no będzie miała troszeczkę wyższy, dlatego osoby już na przykład z insulinoopornością czy cukrzycą muszą patrzeć, czy to jest marchewka surowa, czy marchewka gotowana. I faktycznie tutaj ciężko jest znaleźć kalorykę, natomiast jeżeli my wiemy, że akurat produkt, który jest podany tej obróbce termicznej, może mieć troszeczkę inaczej tutaj funkcjonować, no to zerknijmy pod tym kątem. Ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to aż tak bardzo bym się na tym czyli nie skupiała. Czyli liczymy tak jak przy surowym warzywie? Tak, liczyć? Tak, sobie liczmy. Jak już mówimy o tych kalorii, to jaki powinien być ich podział? Śniadanie, obiad, kolacja. Wiadomo, że dla dorosłego mężczyzny to będą inne wartości, dla młodej kobiety tak też inne, ale proporcje wydaje mi się, że będą takie same. W tej chwili nawet nie chodzi mi o to, ile kalorii powinna jasne zjadać dana osoba, tylko o te proporcje tak między posiłkami. Bo jeżeli chodzi o kaloryczność dla danej osoby, to faktycznie to jest totalnie kwestia indywidualna. To zależy od wieku, wzrostu wagi, aktywności, od aktywności fizycznej. Także tutaj się nad tym nie skupiamy. Ja tylko dodam, że można to policzyć sobie w kalkulatorach w internecie. Czyli swoje zapotrzebowanie jak najbardziej tak można wyliczyć. Nie trzeba nawet znać wzorów żadnych. Natomiast jeżeli chodzi o sam rozkład kaloryczności, to mówi się, że ten obiad mimo wszystko, obiad i powiedzmy śniadanie są największe. I są różne szkoły. Niektóre mówią, że faktycznie obiad jest największy, później mamy śniadanie, później kolacja, jeżeli pomniejszamy troszeczkę, a drugie śniadanie, podwieczorek są powiedzmy na tym najniższym zbliżonym poziomie. Zacznijmy też od tego, że nie każdy je podwieczorek. Są osoby, które jedzą 4 posiłki, 5 albo 3. Także tutaj to też nam się troszeczkę inaczej rozkłada. Jest też szkoła, która mówi o tym, że to śniadanie powinno być największe, a później w miarę upływu dnia zmniejszamy. Tak, żeby kolacja jednak była najmniejsza. Zakładając, że jemy śniadanie, obiad, kolację i między obiadem a kolacją coś tam podjemy, że będzie to, znaczy nie mówię, że coś niezdrowego, ale na przykład jakiś owoc i tak dalej, to wtedy jaki stosunek najlepiej dobrać? Myślę, że obiad powiedzmy jest największy, potem troszeczkę mniejsze śniadanie, ale też w miarę sycące, odżywcze. Kolacja najmniejsza, no a ta przekąska powiedzmy jeszcze już taka malutka po prostu dodatkowa. A jeżeli chcemy zachować te proporcje i na przykład wiemy, że nasze śniadanie dla konkretnej osoby powinno mieć około 300 kalorii, ale absolutnie nie chce nam się liczyć kalorii, nie mamy na to czasu, nie mamy do tego cierpliwości, tak na oko chcielibyśmy wiedzieć, że tam jest tych 300 kalorii, to po jakie produkty sięgać, jak spojrzeć na ten nasz talerz? 300 kalorii, umówmy się, że to będzie dla takiej powiedzmy osoby szczupłej kobiety. Mnie. Dokładnie, szczupłej kobiety, bo dla mężczyzny to już będzie totalnie za mało, jeżeli chodzi o śniadanie. No to w 300 kaloriach, tak jak można by było sobie zerknąć, powiedzmy mamy 2 kromki chleba jakiegoś ciemnego, do tego jakaś pasta, czy to 2 jajka, 1 jajeczko i już myślę, że się w 300 kaloriach około zmieścimy. Także Albo nawet przekroczyłyśmy, tak, powiem szczerze. Pasty są dość tłuste, te warzywne nawet. Bo takie 300 kalorii to nawet w drugie śniadanie koktajl, to już będzie 200 około tak coś. Także te 300 kalorii to nie jest wcale tak dużo. Skoro nawet łyżka oliwy ma 100 kalorii, no to zobaczmy tutaj pod tym kątem. Ja bym stawiała na to, żeby ten talerz wyglądał mimo wszystko, jak najwięcej warzyw, białko, a węglowodany w tej najmniejszej ilości. Jeszcze wpadłam na to, że właściwie 300 to taki talerz jogurtu, talerz, miseczka jogurtu, kilka truskawek, kilka migdałów, łyżeczka nasion chia i to już jest 300. Dokładnie, banan ma około 120 kalorii, taki jogurt około 150 też, tak. No to dorzucimy jeszcze jakąś jedną rzecz i mamy tak naprawdę już 300 kalorii. Także właśnie tutaj wchodzi to, że my nie doszacowujemy tych kalorii, bo nam się wydaje, że zjedliśmy mniej, a tego jest tyle więcej, dokładnie. No można tutaj też zerknąć sobie, jeżeli 100 gram orzechów ma 600 kalorii, no to 50 gram orzechów ma... Tak.
ich już tych 300. 5 migdałów do jogurtu to jest maks. Tak. Umieściłaś kiedyś na swoim fanpage'u post poświęcony właśnie liczeniu kalorii i na koniec pamiętam, że wpisałaś tam zdanie o zasadzie 80 na 20. Mhm. To wyjaśnij proszę, na czym ta zasada polega i dlaczego warto ją wprowadzić w życie? Warto jak najbardziej ją wprowadzić w życie. Dużo osób nie zna tej zasady albo stosuje ją, ale nie wie, że ona się tak nazywa. Zasada 80% na 20, czyli w 80% jemy sobie zdrowo w tygodniu, czyli pilnujemy się, faktycznie zwracamy uwagę na to, co jemy, zachowujemy odstępy między posiłkami i w ogóle. Natomiast te 20% to jest to odstępstwo od normy, czyli możemy sobie zjeść to, na co mamy ochotę. Czy to będą lody, czy to będzie pizza, czy jakiś fast food, cokolwiek, co lubimy, ale nie dodajemy tego dodatkowo, tylko zamieniamy jako za jakiś posiłek po prostu, żeby już tych kalorii nie dorzucać, ale zamieniamy posiłek. Generalnie zasada ta się sprawdza świetnie, ponieważ nasza głowa jakby odpoczywa. My nie jeżeli jesteśmy na diecie, my nie czujemy się, jakbyśmy byli na diecie, tylko po prostu funkcjonujemy, pewne nawyki nabieramy, a to jest takie odstępstwo dla nas. Zwłaszcza w wakacje, kiedy po prostu tych pokus jest bardzo dużo, a to lody, a to gofry i grille. Czyli raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić na małe odstępstwa. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie. A Państwa zachęcam jeszcze do pozostania z nami. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Kamińska, jestem nauczycielką jogi, trenerką personalną i instruktorką fitness. Przygotowałam dla Was dzisiaj zestaw, który pomoże Wam odetchnąć pełną piersią i przygotować do rozpoczynającego się dnia. Usiądźcie sobie wygodnie, wystarczy kawałek podłogi, możesz podłożyć sobie koc, jeśli nie masz maty i zaczynamy. Kilka razy zroluj barki i łopatki w tył i w dół, w tył i w dół i zostawiamy je w tej pozycji. Czubek głowy wyciąga nas mocno do góry. Wyobraź sobie, że tu w tym miejscu masz przyczepiony balonik z helem, który wyciąga i wydłuża Twój kręgosłup. Zrób wdech. Unieś ramiona, połącz dłonie w koszyczek i wyciągnij go do góry. Teraz zrobimy kilka skrętów w osi kręgosłupa. Pamiętaj, cały czas mamy przyczepiony do czubka głowy balonik z helem. Kręgosłup jest wyciągnięty, wydłużony. Zatrzymaj się na środku i zaokrąglając plecy, pochylamy się, napinamy brzuch, nasze plecy w literkę C, a z wdechem wracamy w górę. Wydech, okrągłe plecy, literka C, pępek zasysamy w stronę kręgosłupa, a z wdechem wychodzimy w górę. Jeszcze jeden raz. I ramiona łączymy z tyłu za plecami. Połącz dłonie znów w koszyczek. Klatka piersiowa otwarta. Wyprostuj ręce w łokciach i spróbuj je delikatnie oddalić od tułowia. Broda w dół do mostka i zacznij łagodnie przetaczać głowę od jednego ramienia do drugiego. Powtórz kilka razy. Zatrzymaj brodę przy mostku i kręg po kręgu wyjdź w górę. Teraz z wdechem mocno otwieramy klatkę piersiową, klatka piersiowa do przodu, a z wydechem jeszcze raz literka C. Wdech. Otwieramy, klatka piersiowa do przodu i wydech, literka C. Z kolejnym powtórzeniem otwieramy klatkę piersiową po przekątnej. Patrz za ręką, która idzie do góry. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Okrągłe plecy i z wdechem w górę. Oddychamy pełną piersią. Otwieramy klatkę piersiową. Na jedną i drugą stronę. Otwieramy ramiona szeroko. Teraz otwórz ramiona szeroko i wychylamy się na boki. Patrz za ręką, która idzie do góry. Siedzimy pośladkami na piętach i pracując utrzymuj je ze sobą sklejone, czyli pośladki i pięty razem nie odrywają się od siebie. Wychylasz się mocno na bok i patrzysz za ręką, która idzie do góry. Biodro w dół, ręka w górę. Mocne wydłużenie boków ciała.
Następnie dużym, długim ruchem prowadzisz rękę przed sobą, nadal sklejone pośladki i pięty. Duży, długi ruch, sięgamy jak najdalej. Poczuj, jak przy okazji rozciąga się twój grzbiet. Kilka razy rolujemy barki i łopatki w tył i w dół. Zmiana. Uwaga, wdech. Otwierasz klatkę piersiową z wydechem literka C i łapiemy się za swoje ramiona. Jeden łokieć jest na górze, drugi jest na dole. Pociągnij dłońmi za ramiona, tak żeby otworzyć przestrzeń między łopatkami. Przytrzymaj przez chwilę z wdechem. Otwórz klatkę piersiową. Powtarzamy ćwiczenie, tym razem odwrotnie. Układamy łokcie, ten, który wcześniej był na dole, teraz jest u góry. Pociągnij za ramiona, żeby poczuć, jak otwiera się przestrzeń między łopatkami. Plecy w literkę C ułożone. Pępek do kręgosłupa. I z wdechem otwieramy. Powtórz kilka razy płynnie. Jeszcze raz otwieramy klatkę piersiową, mostek wyraźnie do przodu, pociągnij ramiona i barki w dół. Rozluźnij się, teraz zawijamy miednicę, napinamy pośladki i wychodzimy do góry. Zawinięta kość ogonową, pośladki są spięte. Połącz ręce z tyłu, wdech, mostek do przodu, prostujemy ręce w łokciach, wzrok w sufit. I rozluźnij, jeszcze raz. Wdech, otwieramy, patrzymy w sufit, spinamy pośladki, tak żeby zabezpieczyć nasz odcinek lędźwiowy. I rozluźniamy, jeszcze dwa. Wdech i rozluźniasz. Otwórz i luz. Jeszcze jeden raz i rozluźniamy. Po wykonaniu tego zestawu ćwiczeń z całą pewnością będziesz oddychać pełną piersią przez cały dzień. To, co trzymam w ręku, nie pachnie może najpiękniej, ale jest bardzo zdrowe i wciąż mało znane. A szkoda. Spirulina to oczywiście rodzaj algi, która pojawiła się u nas dopiero niedawno. Głównym zadaniem spiruliny jest uzupełnianie niedoborów organizmu, niezbędne składniki odżywcze, regulacja metabolizmu oraz wspomaganie usuwania metali ciężkich. Znajdziemy w niej wiele witamin, minerałów, makro- i mikroelementów, a także nienasycone kwasy tłuszczowe. Spirulina zawiera też sporo białka, dlatego sprawdzi się w przypadku osób na diecie bezmięsnej. Udowodniono, że alga może pomóc obniżyć poziom glukozy we krwi, cholesterolu oraz zbyt wysokie ciśnienie. Co ciekawe, spirulina polecana jest osobom, które mają problem z zatokami. Dzięki zawartym w niej substancjom łagodzi przewlekłe stany zapalne, a co za tym idzie katar, swędzenie i kichanie. Jak wspomniałam na początku, spirulina nie pachnie najpiękniej, ale ten niezbyt przyjemny zapach zginie, jeżeli połączymy ją ze składnikami ulubionych koktajli. Na koniec oczywiście przepis na jeden z nich. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali 2 banany, pół jabłka, sok z dużej pomarańczy, liść jarmużu i łyżeczkę takiej oto pięknej, zielonej spiruliny. To wszystko na dziś. Do zobaczenia za 2 tygodnie.